Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest Quick Shot, czyli porcja błyskawicznych giereczkowych newsów, tym razem bez tła potęgującego epileptyczne doznania. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sony dumnie ogłosiło, że nie porzuca szczytnej idei grania z wiadrem na głowie i właśnie prowadzi intensywne prace nad nową generacją PSVR przeznaczoną dla PlayStation 5. Prace są na etapie na tyle wczesnym, że niewiele konkretów przedstawiono. Wiemy jedynie, że gogle będą komunikować się z konsolą za pomocą jednego przewodu. Wraz z hełmem zaprezentowany ma zostać nowy kontroler, który haptyką ma nawiązywać do tego, co znamy z DualSense'a. Oprócz tego zostaliśmy poczęstowani marketingową gadką o rozwijaniu idei, poprawianiu wydajności i ciągłego wsparcia dla technologii. Na więcej konkretów przyjdzie nam jeszcze poczekać, a samego zestawu możemy spodziewać się najwcześniej w przyszłym roku. A skoro już przy Sony jesteśmy, to warto wspomnieć o potężnych planach penetrowania przez japońskiego giganta rynku sprzętu biurowego za pomocą swoich do tej pory ekskluzywnych produkcji. Zaczęło się od nieśmiałych kroków w postaci szybkiego ogłoszenia Death Stranding na maszynki do Excela, a chwilę później trafił na nie także wyborny Horizon Zero Dawn. Pozytywna reakcja społeczności pozwoliła więc stawiać coraz odważniejsze kroki w kierunku tego segmentu rynku. Jako kolejny tytuł przeportowany na komputery osobiste już wiosną zadebiutuje Days Gone. Decyzja podyktowana jest najpewniej chęcią minimalizowania powiększających się kosztów tworzenia nowych gier, ale może to też pomóc poszerzyć bazę użytkowników konsoli o tych, którzy przekonani o jakości eksów od Sony nie będą chcieli czekać rok na pecetowe porty. Szef PlayStation Jim Ryan zapowiada, że to nie jest jeszcze ich ostatnie słowo, a na monitorach komputerów ma pojawić się cała lista gier z konsoli. Może to będzie Final Fantasy VII Remake, a może w końcu Bloodborne. Czas pokaże. Pozostajemy przy temacie Sony, choć tym razem już nie tak radosnym. Najstarszy zespół odpowiadający za gry na konsole niebieskich, czyli Japan Studio, zostaje niezlikwidowane, niezamknięte, nierozegnane na cztery wiatry, ale zreorganizowane. Co znaczy mniej więcej tyle, że czołowi deweloperzy już ze studia odeszli, kilku innym nie przedłużono umów, a reszta niedobitków ma zostać wchłonięta przez Team Asobi, które kojarzyć możemy z Astro's Playroom. Poświęćmy więc chwilkę zadumy dla współtwórców m.in. Bloodborne'a czy nowych Demonsów. A na koniec już coś z naszego rodzimego podwórka, czyli uredów bez zmian, a więc ch**o, ale stabilnie. Kabaretu pod tytułem premiera Cyberpunka ciąg dalszy. Po wielokrotnym opóźnianiu premiery samej gry i wydaniu jej w formie pozostawiającej wiele do życzenia, pierwsza wielka poprawka zapowiadana jeszcze na luty została opóźniona i przesunięta na połowę marca. Redzi tłumaczą się niedawnym atakiem hakerskim, co w sumie dosyć zrozumiałe. Nie zmienia to jednak faktu, że nomen omen łatka ciągle spóźnionego i w dodatku docierającego ostatecznie nieprzygotowanym do zajęć przylgnie prawdopodobnie do twórców na dobre. Miejmy nadzieję, że wyciągną z tego naukę na przyszłość i przekują swoje potknięcia w późniejsze spektakularne sukcesy. I to tyle, jeśli chodzi o Quick Shot. Mam nadzieję, że wam się podobało, a po więcej błyskawicznych newsów i kiepskich żartów zerzniętych od innych youtuberów zapraszam do kolejnego odcinka, już w przyszły wtorek o 18:00. I tą opóźnioną myślą kończę. Cześć.